Pass that back to the gang, your boy. Cześć siemanko, witajcie z tej strony Matykonix i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry Farming Sator 22. Oczywiście seria od wieśniaka do cwaniaka i dzisiaj ze mną jest oczywiście The David Games. A witam serdecznie. Tak, witam cię serdecznie i jak widzicie znajdujemy się koło naszego brudnego, zaniedbanego ciapka, który o kurde, odpalił za pierwszym razem, bo odpalałem już go 500 razy przed odcinkiem. Jak widzicie stoję z przyczepą, ponieważ dzisiaj żniwa, lipiec mamy. Niestety musiałem przewinąć do lipca, nie gazy, bo mnie nie będzie słychać. Przewinąłem do lipca, ponieważ się okazało, że w czerwcu jęczmień jeszcze nie był dojrzały, więc przewinąłem do lipca. Jak widzicie mamy lipiec, piękne chmurki, trochę zachmurzone, więc nie będziemy się tak pocić w kombajnie. No i nasz jęczmień, jak widzicie, pięknie sobie dojrzał. Dzisiaj żniwa jęczmienia. Także co, wyciągamy sobie wistulę. Wistulę jeszcze nie wyciągłem, ale trzeba tutaj wyciągnąć. Także otwieramy stodołę, jeszcze trzeba będzie ciapka wziąć, przestawić. Mordo, jak coś, to możesz przestawić mi go, żeby mi tutaj on nie przeszkadzał. A jak widzicie tutaj już odpalałem oczywiście wistulę przed odcinkiem. No oczywiście zamiast wsiąść do kombajna, to mi do ten wsiadło. Dobra, odpalamy sobie. O! No pal! Dobra, odpaliła. Kurde, jak kocham ten dźwięk. Dobra, podnosimy sobie oczywiście headerek. Jedyneczka. Dobra, ja jedyneczka. Jadę na tą łąkę. No jedź, jedź. Dawid dzisiaj oczywiście będzie robić znowu żniwa. Znaczy nie żniwa, tylko szamakosy. Także no spokojnie, to sobie tam jedź. Dobra, elegancko sobie wyjeżdżamy. O, sobie zerknę tak. Dzisiaj sobie robimy właśnie żniwa. Ale to żeś odpalił Władka. I kosimy sobie, dobra, zaczniemy sobie może od tego kawałka. Jęczmień mamy tutaj na tych trzech polach. No wątpię, że mi się uda w dzisiejszym odcinku skosić cały jęczmień. Ogólnie oprócz żniw jęczmienia to będę sobie jeszcze dzisiaj, no jeszcze zobaczymy jaką robotę wezmę, bo Dawid dzisiaj robi się nokosy. Możliwe, że może jakieś przetrząsywanie sobie zrobię, czy zgrabianie. Dawid, dasz. Zobaczymy, zależnie jaką robotę tam będziesz miał, nie? I się zamienimy, żeby nie tylko koszenie jęczmienia było, nie? Wiesz o co chodzi. Dobrze, dobrze. Także co, kosimy sobie naszą piękną wistulką. Kocham żniwa tym kombajnem, nie powiem, że nie. Tutaj nasz piękny las, który już powoli ile nie przestaje. Tak, powoli przestaje przypominać las. No, jeszcze wygląda jak las, ale już powoli przestaje przypominać. Znaczy, może nie, że przestaje, ale coraz mniej się jest. No wiecie o co chodzi. No bo tutaj jak widzicie tych drzewek już trochę ubyło. No i tych drzew oczywiście jeszcze ubędzie, bo praktycznie cały las zostanie wycięty. Także wiecie o co chodzi. Tak, kosimy sobie ten jęczmień. No mamy już 400 kilo. Przejechałem jeden przejazd i poprzeczniaka i 400 kilo, także no myślę, że trochę tego jęczmienia tutaj będzie, zobaczymy. Tutaj było chyba obornik wydawany, czy gnojowica? Co było tu dawane? Coś tam było, ale co? Ty chyba dawałeś na tych polach. Coś tam było, więc no powinno tutaj dobrze nam tutaj to sypnąć. Także no 60 podstawiona, tam żebyśmy pniaka podstawili, bo hamulce takie no... Nie ufam trochę hamulcom, żadnym ciągnikom naszym, tym bardziej we Władku, więc postawiłem klocka, żeby się nie... nie stoczył. Także no... Dobra. No, tak. Bardzo mocno każdy wie o co chodzi. Także dobra, odpalamy sobie. Znaczy odpalamy. Opuszczamy sobie. Dobra, poprzeczniaki. Dobra, jeden na raz wystarczy poprzeczniak, więc nie trzeba. O! Kurde, zapomniałem ugniatanie włączyć, czekaj. O, właśnie, coś mi nie pasowało z tej ścierniskiem, pewnie ugniatania nie było. Ale już jest. A kolejny pokos zrobić, bo nasze krowy już ściana mają tylko ponad. Tak? No to trzeba będzie tam robić. A to, no to tam. Pewnie wszystko znowu do nich wejdzie i... No tak, także nie będzie musieli nie układać. W październiku znowu będziemy robić. No tak, to trzy razy sianokosy. Dzisiaj nagrywałem ogólnie odcinek z Mclicka, gdzie robiłem w końcu te akcje kiszonkę z kostek. Że w sensie prasowałem to trawę po trzech pokosach, nie? Chłopie, poprzeczniaki, znaczy nie poprzeczniaki, Boże. Pokosy wyższe na pewno od Kamilka, naprawdę.
takie poposy wielkie wyszły, nie? Bo to 3 razy skoszone było, nie? Pod rząd, nie? Yeah. I takie pokosy szerokie, na 2 razy musiałem prasować, nie? Masakra. Także pokosy wyszły niezłe. Już ten odcinek wleciał, chwilę jak ten oglądacie. Ale no naprawdę wow. Ja sobie ci pokażę później, jak będę ogarniał dalej. Więc no, a my tymczasem mamy już prawie pełny zbiornik. Także zaraz trzeba się będzie wysypać. No ogólnie został mi jeszcze jeden czas i jedno pole będzie skoszone, także no szybko. No ale to ten malutki kawałek to jest, więc... Ja dopiero pół łąki spuściłem. No tam łoneczkę mamy mało, także tam szybko też pójdzie na pewno ci. Dobra. Kurde, pierwsza praca, przy której Władek ma problem. Mówisz? No kurde, pod górkę to on 5 godziny jedzie z tą przerwą. No ja nie wiem, jak kosiłem ostatnio, jak kosiłem na odcinku siebie, to kosiłem ciapkiem. Dobra. Rozkładamy serurę. O, elegancko. Bo jednak nie doceniłem tego gruza małego. No widzisz? Dobra, weźmiemy sobie... Zsiądziemy i sobie Władzie, weźmiemy... Kurde, na emeryturę chyba przychodzi. 65 motogodzin, 65 lat już mam, no to... 65 lat. Zaraz, ale... 65 i pół roku ma, no to kurde, emeryturę trzeba mu dać. Dobra. Przez chwilę nie będzie nic słychać, chociaż o, załączyłem mniejszy, niższy bieg, żeby ten, znaczy wyższy bieg, żeby tak nie dar mordy. O, no ja mu się... Boże, szyba poszła, już 60, już nie ma szyby. Okno. Ej, no co, jeszcze mu taka duża kolizja jest? Halo? No bo musisz podjechać tak, że 60 odjedzie bokiem, musisz pojechać. Wiem, bokiem, ale kolizja to też jest trochę, o, dobra, sypie. Dobra, ja gaszę to 60, ona tak mordę drze. Dobra, trzeba będzie ją ściszyć. Dobra. A ja już ściszałem, to ja nie wiem na ile ty masz te dźwięki, że ty jeszcze masz. Ściszałeś ją? No wiem. Ona już była ściszona raz. Ja ona zobaczyłem. Była ściszana wtedy, kiedy kupowaliśmy nowy traktor, co był dostosowywany traktor. Bo on był też głośny. Na pewno żeśmy ściszali? O, no 20. Tak. Nie, no dobrze. No. Dobra. Opuszczamy sobie i kosimy dalej. Sobie rury oczywiście nie składamy, już do końca już nie będzie. Wysunięta. Pamiętaj na drzewa. Spokojnie, tu drzew nie ma. Ja koszę. Chyba, że krzaki, ale... Gdyby nie drzewa ogólnie w Giantsie, albo że w ogóle w farmingu drzewa, to ta gra by nie wyglądała w ogóle. No, drzewa w tym farmingu to piękne, to coś pięknego, naprawdę. Przecież jak ja teraz patrzę na przykład na naszą gospodarkę i ten las jeszcze, przecież jakby tam było pusto, to by było tak nieładnie. No, no nie, no w tym farmingu drzewa bardzo klimat zmieniają, nie? Także to jest jednak... Rzecz, która jest potrzebna. Wiem, czemu sobie Władek nie daje rady, bo on za nisko go opuszcza. Musi się na koła podnosić. Niewykluczone na pewno. Coś takiego. No, to widać, że ciapek już zostanie na dłużej, bo Władek sobie nie daje rady. A widzisz, chciałem ci dać ciapka do koszenia. Nie! Ja biorę Władka. No to masz. No, no bo ten, no bo przed trząsarkę jeszcze teraz będę popinął, to... Znaczy, jak przed trząsarką sprawdzić. Dobra, tutaj trzeba będzie uważać trochę na rurę, bo tu małe drzewko jest. My się z ciapkiem już nie lubimy. Nie chciałem to znowu brać. Ale się będzie przyczepę ciągnął. Zobaczymy, czy spusto pod górę podjedzie. No, z tym będzie problem. Może da radę, co? Nie no, trzeba wierzyć zawsze. Ja nie wiem, czy w ogóle go naprawiałem, czy nie. Pewnie tam uszkodzenie na 100%. Jestem władzę, co nawet jak się wyłączy tę wysiarkę, nie podjeżdża. To nawet to wina jednak, że ona ryje po ziemi, a nie po trawie. No kurde, jak skosisz, to trawę całą wykosisz, normalnie, do ziemi będzie. Ja już z ziemią wyrwę. No, także pusty ten, tak nisko opuszczasz. No. Dobra, ostatnie kółko mi zostało i koniec koszenia. A ja już drugie pole koszę, zaraz będę kuncił. Te 2 kawałki to szybko skosiłem, już tamte pole to już dłużej. Ty, tak szczerze mówię, za 9 minut dopiero, jakbym tak się zwinął. W sensie zrobisz wszystkie pola. Myślę, że te 3 pola zrobię na spokojnie, nie? Bo jeszcze chciałem ten, coś z sianokosów porobić, jakieś tam przetrząsywanie czy tam zgrabianie. To jest dużo roboty, bo jeszcze zgrabianie, przetrząsanie. Najchętniej bym sobie przetrząsywanie zrobił, bo tego nie robiłem jeszcze chyba ani razu. Przynajmniej teraz, ostatnio. Chociaż na tej łące to w ogóle normalnie jak inne sianokosy, nie? Niż na tamtej. Tamta łąka to była taka nudna trochę, nie? A tutaj jest zajebista ta łąka. No. Normalnie.
Kurde no, cholera Władek, więcej się nie biorę do tego. Pierwszy i ostatni raz tu jest. O Boże, hamulce w pistoli też widzę, nie, no. Nadaje. Co to byś chciał od niku? Jak tam klocki, to już nie ma klocków, znaczy się metal trzeba otarczać. Dobrze, że jeszcze iskry nie lepiej. Tam już sobie starło całkowicie, tam już nie ma co trzeć. No. Kurde, Władek cały zepsuty, no to co ja się dziwię, on nawet nie chce podjechać. No to widzisz. No. Jakże się o swój sprzęt dbasz? Kurna, tutaj oczywiście gałęzie jak co roku, nie poobcinane. Ubrania mi po... No. Dobra, ja skończyłem drugi ten. Ty, to jak... Chcesz, to możemy się teraz zamienić na chwilę, nie? Ja nie wiem, ja nie chcę, ty chcesz. No ja chcę. No to czekaj, dopiero będę odpinał kusiarkę. To. No to chodź, to... O, no to ja ci zostawię tutaj ten pistolet. Pójdziesz się jeszcze raz, mam najwyżej zamienimy, zobaczymy. 10 widzów dopiero mam. No już dwa kawałki te skościłem, już 10 minut. No to one są ten, mogę zacząć od tego większego. No mogę, ale zacząłem od tego, dobra. On się tutaj rozładowuje. Ona, tylko żebyś to dobrze zgrabił, tak żeby nie było przerwy pomiędzy tym, się nie przetrząsło. Spokojnie, pokaż to. Bo znając ciebie to... Mam ci dać już? No daj, no biegnę za chłopem, ty mi spiernicza tym Władkiem. O. Jak przejedziesz raz, to później jedź tak, żeby ten... Żeby one się nałożyły na siebie, bo to ciulowo się później zgrabia. Dobrze. Dobra, jadę tu. Kosi dalej. Stur. Ach, kurde, Władek, to jest jednak sprzęt. Kocham ten dźwięk. A! Czemu mi nie ugniata? Co, ugniatanie było? Ugniata. No, znaczy, no jak ty włączasz, to ja nie muszę włączać. No właśnie, to też. Dobra. Może te hamulce, ty Władku, to nie wiem. My mówiliśmy ostatnio, że robić będziemy. No, trzeba będzie porobić w końcu. Ta. Dobra, teraz tak. Ile na godzinę minęła? Ile na godzinę się zgrabiało? No nie, zgrabianie, przetrząsanie. Znaczy przetrząsało? Dobra, czekaj. Ustawię sobie... O, 9 na godzinę będzie chyba dobrze. Bo tyle mi bieg pokazuje. O. Aż kurde, na najwyższym biegłem ten... No bo dobra, nie będzie. Dobaj sobie 3 kreski i trójkę. To będzie polowa trójka. No, no jedną kreskę i trójkę sobie. No, jedną kreskę, no to tak. Najwyższe obroty. No bo to zajebiście. No. O, obrysowałem Władka, kurde, gałęzie nie popcinane jak zwykle. O, dobra. No dobra, to będę zgrabiał tak jak mówisz. Prawie dłużej mi to zajmie, ale już trudno. Będzie ładnie wyglądało. Trząsał. Zajmę no. Napisać komentarz. Dobra, pięknie się kosie. Jeszcze pierwszego przejazdu nie przejechałem, bo 500 kilo. Zajebiste, kurde, przekrzyc zarka, nie? Ej, chodź tu szybko, szybko chodź, bo zaraz przestanę zgrabiać. Chodź tu. Nie. Patrz to. Co? No nie widzisz? Ale co, bo nie wiem. No zobacz jak to ten. Czy ten pokos bierze? No, że tak szeroko no. W sensie. O, zajebiście zgrabiasz, tak właśnie mają być jeden przy drugim. No to wiem, no na odcinku trzeba tak zrobić, żeby ładnie wyglądało. No widzę, co ten Władek ci nie domaga też. No. Też mi tak pod górkę podjeżdżał. No i Władek tutaj zaraz tutaj dostaniesz, kurde. No teraz kopa mu sprzedam, będzie pracował dalej. To się będę pierdzielił. No nie? Tu piękny łowiec, jak widzicie, rośnie. Ja siałem, no. Więc ładnie. Przez to zasiany na miedzy. Jak to? No to nasza miedza. No, on cię wrócę aż tu, tak żeś przesił. No to nasza miedza, to droga to się w pizdy przeora kiedyś i będzie jeden kawałek. No bo do tego pola i tak jest dojazd tam od dołu. No tak, no się z sąsiadem dogada i będzie. Kurde, ale poszedł, dobra, idę kosić. Jak sąsiad nie pozwoli, to i tak zrobił za oramy. No właśnie, co to myśleć, pojedziemy go tylko poinformować, że oramy, a nie, że się spytać. No. Tak nie lubimy. My mamy być panami tej wsi, a nie oni. Chociaż nasze saldo konta i wszystko nie wygląda na to. Dobra, to wszyscy tacy biedacy. Fajnie. No. My jedyni tu kombo i traktor mamy, reszta jeszcze koniem zapisywają. No. Zacofani 100 lat. Jak najbardziej. Dobra. Gdyby nie my, to by Grażyna też tak zasuwała dalej. O Boże. Dobra. Oczywiście, że tak.
Kurwa, ło. Znowu jest tak dziwnie ten. Ale dobra, to tam. Nie jeszcze o to. Szerzej robi, to ja będę narzekał. Nie wiem, się cieszyć. Chuj, jeżeli dosięga, ale. Jest dobrze. Nie no, teraz lepiej już w sumie to wygląda. No teraz jest git. Boże, no Wadek! No tutaj, Nieładnie to, nieładnie. No pod górę kółka tak widzę. Nawet nie zrobię, będzie. Nie, Wadek coś tutaj ale nie ci domaga. Ale laguje? Kurna, 1000 pingu. Wadek nie domaga. O. Halo? No ja jestem cały czas. O. Słyszysz mnie? No. O. Słyszę. Bo ja coś żeś zrobił, bo ja ruszyć w ogóle kombajnem nie mogę. No nic właśnie. Ja do przodu, on do tyłu. Nic nie zrobiłem. Ej, mam 1000 pingu. Realnie wyjebie na 100%. Ja nic nie zrobiłem teraz właśnie, ani odcinka nie rzucam nic. Może siostra wirusy ściąga. Ja mu do przodu, on do tyłu. Może siostra wirusy ściąga tam. Nie wiem. Ej, no mam 400 pingu non stop, się nie mogę jechać. A to nie wiem. To jak dalej byś miał, to wyjść nie wyżej, jeszcze raz wejść. Bo nie wiem. A może dlatego, że Władek tak ten, bo w tym momencie co mówi, o. Że ten, to Władek wtedy podjechać pod górę nie ma. O, teraz już jest dobrze. Dobra, w sumie ja tego nie będę włączał, nie chce mi się. No tegoś nie powinieneś w sumie. Tak, no tak. Myślałem. Dobra, tylko w końcu robimy dalej. Ciężej jest nawracanie, ma. Gdzieś coś słaby internet masz, bo średnio to ja mam 100 pingu. Co? W życiu no. Nie miałeś. No. Zawsze miałem choć 60-70, a najmniej to było 40, a teraz to jest po 100. No, zobacz, która godzina. 19:20. W tej godzinie to zawsze, kurde, wszyscy siedzą. Ale już trudno. Jeszcze pełny zbiornik. No, no to ja ci ten... Tutaj... To... Przetrząsnę. Ej, nawet kółka nie objechałem, jest pełny zbiornik. O, ja już wiem, jak będę robić pod górę. Na milisekundę będę B klikał i będzie działać. O. 60 też nie zadbano naprawdę. Jak Mati przeszekuje save'a, to nic nie jest zadbane. Muszę naprawić. Ani nie naprawione, ani nie zatankowane. I coś się zepsuło z tym gnieceniem. Bo na przykład Wistula mi gniecie, 60 już mi nie gniecie. No nie wiem, no. U mnie wszystko działa. Nie wiem, o co chodzi. No, to może pewnie. Koło jest za ten. A że kółko jedno. Może, to nie wiem, o co chodzi. Oho, laga mam. Oho! Zobacz, co ja na mapie robię. Nie wiem, aż się boję. O ja pier... O! Kurwa, brod! Ej! Czemu ty bączka kręcisz, mordo? O! O! Czekaj, odlagowało. Jezu, widzieliście, co się tu dzieje? Ty masz szczęście, że drzewo nie jebnął, bo byś miał pierdol. O kurwa, czekaj. Jezus Maria. Ło, drzewo na szczęście było dobrze poukładane. Ja nie mogę. Kurna, bo trafić nie mogę. Ej, tepnąłem się do ciebie i bączka kręcisz, nie? Aż chyba przed intrem to dam, bo normalnie to taka beka była. Nie mogę. No ja dobra. Nie wiem, mnie zatrzymało przed drzewem i tylko się trzymałem. Ja robię. Ja robię ten. Robię ostatni przejazd i się zamieniamy znowu najwyżej. Dobrze. Bo żeś poszedł tam i masz problemy bez przerwy. Wrócisz tu, bo może będzie dobrze. Objechałem dopiero kółko jedno. Ej, nadal tego moda nie dodaliśmy, co nie? Jakiego no moda? Myślę, że słomę wciąga. Jeżeli nie zapomnieliśmy podnieść. My to jesteśmy zajebiście, kurde, my tyle mówimy, a mało robimy. Ważne, że to seria idzie do przodu. Tak. To najdłuższa nasza seria. No tak, bo od zera ile trwało? 20 odcinków? A na brzozówce 30 parę, a to jest 40 chyba któryś. Na brzozówce... Nie, z brzozówki chyba nie było nawet 30. 35 chyba było, albo coś takiego. Nie. Zaraz ci powiem. Według mnie było ponad 30. I mi się wydaje, że na 37 skończyliśmy, tak jak już mam. 28. Sprawdziłeś? Nie. Tak pamiętam. A może w sumie ty masz lepszą pamięć, ale zaraz zobaczę. Ja pamiętam, że na 28.
Mi się kojarzy, że trójka była. I to ty ten kończyłeś chyba na. No mi się też wydaje, że ja. Bo do mnie nie było nagrywane, bo save się wtedy zwalił. O. Tutaj jakoś tak było. Dobra, no zobacz. Gdy ta seria by trwała, myślę, jeszcze przez jakiś czas wtedy. Mimo takich wyświetleń, bo tam fajnie się nawet w miarę grało, tylko ogarnianie save'a było czasochłonne. Ej, i w ogóle. Ty to masz pamięć, 28. Ale wtedy było tak, że do mnie jak właśnie save'a żeśmy brali, to coś tam się z save'em stało, już jakoś chyba się... Coś tam się cofnęło, nie? I tam dużo roboty trzeba było nadrabiać i mówimy, nie chcę nam się już tego ogarniać, dobra, walimy, nie będzie już tej serii i trudno, nie? Także no, dobra. Ważne, że ta jest i nam się chce tu grać. Tak, ja ci zostałem tutaj Władka, se podpinaj, co chcesz. Znowu laga mam. O, idę właśnie do ciebie. Się boję to. A ten pomad jest bita, ja nie wiem co się dzieje. Wysiadaj! Tak się klika, pizdzie działa. Oho! Pani, wysiadaj! Proszę wysiąść, może tu będzie wypadek. O Boże! W ziemniaki sąsiadowi wjechał! O! O! Dobra, dobra, się... Jezu, sąsiadowi wjechał w ziemniaki. Dobra, daj to już lepiej, bo... Ja idę stąd, bo przy tobie to jest dużo lagu. Ty, bo sąsiad do nas przyjdzie. Będzie przypał. Pewnie Boże! Do niego ziemniaki, kurde, chciał kosić. Nie, to spoko. No, no o tych godzinach to nie możemy do ciebie nagrywać, bo to... Mamy problemy. Nie wiem, ale nagrywaliśmy często, bo... Kupić internet, a nie... Dobra. Bierzemy i to zgrabiamy teraz, oby tam nie było lepiej. Nie, no tam nie byliśmy, bo tam już mnie nie ma. Prężnie nie powinieneś mnie. Wcześniej też cię nie było, pewnie żeś zaraził pistulę i teraz mi władzie i... No nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ja tutaj koszę sobie, bardzo ładnie, kurwa o. Tutaj nic mnie. Nie ma problemu, czemu żeś rurę złożył? No bo jechałem koło drzew i musiałem jakoś przejechać. A no chyba, że... W ziemniaki sąsiadowi wjechał. Oż kurwa. O kurwa, pierdolisz. Aż mi się zbiornik zapełni. Nieważne co tu się stało. Byś powiedział. Jak ktoś będzie obie skosił, to się dowie. Oho, myślę. A ci tam. No ty kurde. Dobra, nie chcę mi się już czapkę na 60 podjeżdżać, tylko podjadę kombajnem. Ale tu wygląda. Kurde, drzewo. Coś tam się, ta kubka drzewa coś rozwala. Czy ty czasem na mnie nie ten? Nie przerysowałeś się trochę? Co? Ja nie wiem nic, ja miałem lagi. No ta kubka taka troszkę krzywa bardziej jakaś taka. Boś ty ją układał. No właśnie nie, bo ja ładnie układałem. Coś tu się... Tak. Coś... Albo wiatr wziął. Albo jakieś dziki przebiegły. Bo ja nie wiem co się stało. Dobra, trzeba teraz przyjechać tutaj naszym ciapkiem, bo 60 jest pełna. Wało, pierdolisz. 65, czyli 5 ton już jęczmienia jest. A ja. Oczywiście. Tylu pól ma 5 ton, a jak jakoś u siebie na serii, to zbiornik mam po 6,5 ton. Dobra. Dopiero zbiornik. Urrę, po pniaku przejechałem. Dobra. Lecimy sobie, tutaj 60 też już niezatunkowana. Na pewno ty ściszałeś to 60, bo mi się to nie wydaje. No aż później wejdę i zapakamy. Mi się wydaje, że nie ściszałeś. Że jest mniej niż 1,0. Bo jest na pewno 0,8 czy tam coś takiego. Mi się wydaje, że coś nie ściszałeś, bo drzemorder jak... Nie bo wiem. Bo jak co. Nie jest naprawione, to wszystko tam drzemorder klekocze. Może i tak, dobra. O, ciapek już ciszy. Dobra, lecimy. Dawaj, ciapek. Ciapek, dawaj pod górkę. Spusto dasz radę, mam nadzieję. Mogłeś sobie dwie przyczepy do nowego ciągnika spiąć. Dobra. Lubię tak. O Boże. Chyba i to zgrabianie. Nieważne. Oż kur. Nieważne, co zrobiłem przed chwilą. Ja nienawidzę ugniatania. Tepnąłem się na tap. Ja ci ten jęczmień to ty tam zobaczysz, byś... No. A to jęczmienia nie ma tu tam. Znaczy nie jęczmień, tylko owie. Kurwa. Akurat ten poprzeczny, który zda się to tam
Nie będzie nic z niego. Tak specjalnie, że tam zaszło, żeby więcej było troszkę. No ja nie chcę być chytry. Nie musiałem tutaj przejechać. Nie idź! Gdzie ty żeś ten wjechał? Tyle tu, nic się nie stanie. A jeszcze potem po drugiej stronie jest. Gdzie ty tu żeś wjechał? Ja właśnie nie no widzę. No nie tu, tam gdzie żeś stał wcześniej, tylko że po drugiej stronie na dole. A. Tam tyle żeś wjechał, że nic nie stało, ja myślałem, że połowę pola. Ja to mogę przyjechać przez całe pole. Za mało. Kurde, dam. Trzeba to ponawodzić chyba, czy nie? Czy jest 100% już? No nie wiem, ty żeś się koło save'a. Bo nie, jest, musi być 100%, na pewno. Dobra, więc nawet sprawdzę. Oczywiście, że jest 100%, a jakby inaczej. Właśnie, się zimniaki będzie łopryskać. Bo chcę możesz zrobić pryskanie, bo... A ja nie będę robił, bo ja już robiłem. Też robiłem, ale ten bym zrobił. No ja w poprzednim sezonie ja robiłem, to robiłeś 2 sezony, to możesz teraz ty. No mogę, ale do dzisiaj trzeba było jeszcze wyciągnąć tam opryskiwacz, tam trzeba było wyciągnąć... A ja i tak, a nie, ja będę przewijał? No nie, no nie będziesz przewijał, bo dojrzałe wszystko prawie, tak nie będziesz przewijał. A, no to jak dojrzałe, a bo to jest no to jak dojrzałe wszystko to u siebie, przecież ten. No. I opryskaj na kolejnym. No co, trumbisz? No kurde. Czekajcie, bo przecież tam jeszcze nie skończyłem. Ale ludzie. To co zostało? No mamy tylko urośnięte. Nic nie jest urośnięte. No jak? Pszenica nie dojrzała w lipcu? Nie. Strzeżyć ten, ja na a co jest dojrzałe? No nic, oprócz jęczmienia. Co to w tym sezonie tak wszystko tak ten, długo dojrzewa? No nie wiem, Kamilek też długo dojrzewa. Ten temat zostawmy na inny wieczór. To ogląda długo. Matiego ten wie, o kogo chodzi. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Powiedz co myślisz, wyrzuć to z siebie. Co mam wyrzucać? Całą prawdę. Dlaczego nie ma od zera? Tylko weterynie do niego. Temat ty... Gdziemy nie ma od zera, rok minął ponad, ten od zera jeszcze gada. A to taka zajebista seria była. No ostatnio tyle o tym gadał. Chybało. Taka dobra seria. 20 odcinków było ponad jakoś. No. Chyba. Kurde. No. Dobra, koniec tego. Koniec skrabiania. No bardzo dobrze. Podoba mi się to. Nie, w ogóle... Ja w ogóle nie wiem, ale te odcinki tutaj z tej serii, to nie wiem, w każdym odcinku jest... Nie wiem, nie wiem kiedy tu ostatnio był taki normalny odcinek, gdzie nie robiliśmy, nie wydurnialiśmy się, czy wiesz, czy to się nie odwaliło. W każdym odcinku teraz, przynajmniej u mnie cały czas to jakieś ten, nie? Ale tak jest ciekawie. Albo bączki kręca, albo tak, próbuje... albo ziemniaczki sąsiada. Kurwa, sąsiad dzwonił ciżej. Palimy uskusa w końcu. Śpielnicza z mojej ziemi. Książkę by było trzeba ten. No, trzeba będzie jakąś książkę sprzedać, bo będziecie jak. Znaczy, nie dzisiaj, boże. Będzie jak książka znowu. No, tylko wiesz, jaki jest problem? Jaki? Tak, jak książka będzie, my mieliśmy tam wiatr stawiać. No. Trzeba to przemyśleć. Tak. Mieliśmy zacząć akcję, bo budować wiatę. Ale czasu nie ma i ten. Znaczy Mati nie ma czasu. No nie ma czasu, bo Dawid cały czas przed telewizorem z piwkiem się opiernicza w domu. Grażyna tam ziemniaki ten, tylko cały czas podpiernicza. Jesteśmy w domu o 19:00, tu z Grażyną, ja mówię do niego, że idziemy nagrywać kolejnego vloga, a Mati mówi, tam, ja mam sprawy prywatne z Grażynką, cicho się. No. No i tak. Ej, ale najlepsze jest to, że nie jest ustalone kogo ta Grażynka. Co? Nie jest ustalone kogo. Wspólna, taka no, gospa. No. Obaj chcemy posuwać, to obaj posuwamy. Oczywiście nie długo będzie Renatka, bo już duży brzuszek jest, to nie wiadomo kogo. Renat. A może Brianek, co?
O właśnie, bo jeszcze ci też nie znamy. Teraz moda narodzenie dzieci, to wiecie. Vloga będzie im kręcić, unboxing, czy jak to się tam mówi. Unboxing. No. Będzie im kręcić. A dzisiaj w ogóle taką fajną ten widziałem na TikToku, nie? Przeróbkę. Z tym, że wiesz, że wersów i tak dalej książę. I była tam właśnie ten. Była właśnie tam, wiesz. No, jak to powiedzieć? No. Jakiś chłop se przerobił, tam dodał głos, nie? No, zobacz, tutaj mamy nowego Ekipowicza za 9 miesięcy, a ten. Ten, no. Jak on to powiedział? No, nie pamiętam. Nawet. A, unboxing powiedział, no właśnie. Unboxing nowego Ekipowicza. No. Trzeba będzie na kole fortuny ten wylosować imię, nazwisko, kurde, płeć. Nie no, płci nie będę losować, bo tego się nie da. Potem. Trudno. 50 oto godzina zaraz w Bistuli będzie. Łodźcie, panie. Kończę kościć i kończę odcinek zaraz. A, myślałem, że kończy wierzyk. Spokojnie, to już w swoim czasie. No, ona już jest skończona dawno. To jest 7 miesiąc, jak to widzowie. To musimy dalej wiatę zbudować, bo gdzieś to będzie trzeba upchnąć. Unboxingu nie, a to trzeba będzie nagrać w domu chyba. Do szpitala nie będziemy wieźli, tylko w kałupie, nie? To... No, tak jak krowę wyciągamy tak samo ten. No. Dobra, już jesteśmy. Z powrotem. Myśleliśmy, że Grażyna rodzi i musieliśmy się udać do szpitala. Nie, bo ubezpieczenia nie ma, nie będziemy bulić, nie wiadomo ile. Będzie w chałupie. Ubezpieczenia nie ma. No co, będę płaczył w poród, bo oni tam przyjmą. Czy moje dziecko będą dotykać? Znaczy nie wiem kogo. Lepsze będzie to jak my biali, a czarną skórę będzie. Bo Grażyna czarną. Bo taka upalona chyba. No właśnie. Dobra, i ogóle... Napalona, jak powiedzieć. No tak. Jakła. A? Jedna dupa. Co? Jedna dupa. Upalona. Dobra, napalona. Ja skończyłem tutaj się na kosy, już spracowałem. O, to bardzo dobrze. Cieszy mnie ten fakt. Ja już kończę ostatni przejazd i będę kończył też odcinek. Sobie. O, tu mijaka zrobił. Możesz przyleciał, aż lagować mi zaczęło. Po co, żeś piło przyjechał? Co ci przyleciał? Tak kiedyś się cięło, tylko nie piłem, tylko kosą. No. Ale my jesteśmy tacy bogatsi, że mamy kombajn. Ile masz procent? 76. Wyjedziemy w locie. No dobra. Nie ma problemu, kurde. A jak jeszcze na obroty nie wszedł, ja już jadę. Dobra. Spokojnie. Dawaj, dawaj. Podjeżdżaj. Kajnie. Tempomat na 6 to psa. No dawaj, bo na zimie będę sypał. No i zobacz co robi. Na przód, o. Wincie, żeby był spany. No i bardzo ładnie. Sypiemy. A, pełna. Ło, to wypierniczaj. A ja to tutaj zacznę kosić. I będę kończył. 300. To 300. To chłopie, 5 ton. Chłopie, 9 ton prawie. Nieźle. Ale sypiało. No i gdzieś? Gówno daje, gówno działa. Gówno. No bo jak to inaczej nazwać można? No można ładnie, obornik, nawóz, kurde. No ale to gówno to tak bardziej po polsku. Bardziej profesjonalnie. Tak bardziej po wiejsku. Wiadomo o co chodzi. Ja zjeżdżam tu na gospę tym kombajnem naszym. Pięknie, ładnie. Ten rowerem. Co ty robisz? Dobra. Chciałem przejechać, ale gdzieś nie wyszło. Czemu żeś słomę tu wywalił? To się samo zesrało, dobra. Tutaj sobie staniemy, bardzo ładnie, wszystko widać. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapę w górę. Dawid się wypierdzielił, prawie. Zawisnął, znaczy na kotce. Brawo.
Okej, wsteczny wbije. Nie działa. Brawo. Dobra. Ej, ale o, się chusta zajebiście. O, już nie. Dobra, no. Także trzymajcie się do kolejnego i cześć. Cześć.